Witam Państwa. Dziś w Republice Historii sięgniemy znów do dziejów II Rzeczpospolitej. II Rzeczpospolita wykuwała się naprawdę w boju. To była seria walk, z których wyszła Polska zwycięsko. I zdawać by się mogło, teraz Polacy powinni skupić się na sprawach odbudowy państwa, budowy w ogóle zrębów nowego, nowoczesnego państwa. Kwestia polityki była niezwykle ważna. Okazało się, że są tak duże napięcia między stronnictwami politycznymi, jak ta Polska ma wyglądać, kto ma nią rządzić, na jakich zasadach, że po zakończeniu tych walk, 21 rok, to jest rok pokoju ryskiego i zarazem ostatnie powstanie, trzecie powstanie śląskie, rozpoczęły się walki polityczne. Bardzo ostre, nieraz też niestety krwawe. 11 grudnia roku 1922 zaprzysiężony został jako pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Gabriel Narutowicz. Postać niezwykle ciekawa, niezwykle barwna. Człowiek, który wszedł do polityki tak trochę od niechcenia, trochę bocznymi drzwiami. Człowiek pochodzący z bardzo starej rodziny litewskiej szlachty, litewsko-polskiej byśmy powiedzieli, świetnie wykształcony, władający doskonale kilkoma językami, kształcił się i w Petersburgu, i w Szwajcarii. Szwajcaria w ogóle była takim miejscem, Genewa, Curych, do którego jeździli po naukę, szczególnie właśnie politechniczną, Polacy, ci, których było oczywiście na to stać. Po zdobyciu dyplomu inżynierskiego dał się poznać jako faktycznie świetny inżynier, świetny konstruktor. Zarazem dalej rozwijał się jako naukowiec. Był przez pewien czas także profesorem Politechniki i został wezwany przez Polskę, przez Polaków już wtedy, kiedy było wiadomo, że Polska odzyska niepodległość, że trzeba będzie ten kraj ponownie tworzyć, zszyć z kawałków trzech różnych zaborów. No i wezwano go do kraju. Józef Piłsudski, który już wcześniej miał okazję go poznać, docenić jego talenty, wezwał Gabriela Narutowicza do kraju, by objął czy podjął się funkcji ministra właśnie od spraw technicznych. Tworzone były ministerstwa, to jest w ogóle opowieść, odrębna opowieść o tym, jak powstawały rządy po roku 1918, po odzyskaniu niepodległości. Niemniej Gabriel Narutowicz rozpoczął swoją przygodę z polityką właśnie wtedy jako fachowiec, bezpartyjny fachowiec. Fachowiec, który zna się na budowie kolei, na zarządzaniu koleją, na budowie elektrowni, na budowie fabryk i rzeczywiście był świetnym fachowcem. W roku 22, kiedy ważyły się losy prezydenta, kto będzie prezydentem, on w pewnym momencie pojawił się, jakbyśmy to powiedzieli, na giełdzie nazwisk. Prezydenta wybierano wtedy zupełnie inaczej. To nie były wybory powszechne. Wybierali go przedstawiciele stronnictw politycznych zgromadzonych w parlamencie. I on początkowo wcale nie był jakimś murowanym kandydatem. Hrabia Zamoyski, przedstawiciel stronnictw prawicowych, chrześcijańskich, związanych z narodową demokracją i także z częścią ludowców, wydawało się, że jest murowanym prezydentem. I doszło do kilku, powiedzielibyśmy, gier politycznych wewnątrz polskiego parlamentu. W wyniku tych gier, poblokowania się głosów, ostatecznie wygrał właśnie Gabriel Narutowicz, niezbyt jeszcze znany polskiemu społeczeństwu. Wygrał, to jest akurat fakt, głosami mniejszości narodowych, głosami posłów lewicowych. Przez prawicę został uznany niemalże jako agent obcych wpływów. Nie pomogło mu również to, że był członkiem lóż wolnomularskich. Kilka dni, zaledwie kilka dni po swoim zaprzysiężeniu został zabity przez Eligiusza Niewiadomskiego. Dziwną postać. Pisze się o nim, że był powiązany z endecją. No w tym momencie nie był powiązany z nikim. Działał ewidentnie sam, zresztą w czasie procesu prosił o to, by dać mu najwyższy wyrok, czyli karę śmierci, i tak się też stało. Pierwszy prezydent Rzeczpospolitej bardzo krótko cieszył się swoim urzędem. To byłoby wszystko w dzisiejszej Republice Historii.